Jeńcy w obozach byli przekonani, że lada dzień wrócą do domów. Takie przekonanie wyrabiali w nich strażnicy. Wiadomości obozowe pewne, że stąd wyjedziemy, to mnie bardzo cieszy, notował w swoim pamiętniku podporucznik Dobiesław Jakubowicz. Podniosła się atmosfera wyjazdowa, gdyż zaczęli spisywać według województw, zapisał podporucznik Augustyn Dyjas. Ostatnimi czasy, to jest pod koniec marca, zaczęły się nastroje wyjazdowe. Uważaliśmy to za plotki, tymczasem plotka zrealizowała się. W pierwszych dniach kwietnia zaczęto wysyłać transporty początkowo niewielkie, pisał porucznik Wacław Kruk. Pamiętniki z Kozielska, Ostaszkowa i Starobielska zawierają ten sam ładunek nadziei. Na powrót do domu, na przeżycie. Na początku kwietnia 1940 roku do komendanta obozu w Kozielsku, podobnie jak i do komendantów obozów w Starobielsku i Ostaszkowie, dotarła lista jeńców, którzy mieli zostać z obozu wywiezieni. Jaką drogą przysłano tę listę? Tego nie udało się ostatecznie ustalić. Według jednej wersji dyktowano nazwiska jeńców z Moskwy telefonicznie komendantowi. Według innej do obozów dotarli specjalni wysłannicy, wysocy oficerowie NKWD, którzy przywieźli zalakowane koperty, a w nich nazwiska jeńców. Oczywiście cel podróży trzymany był w absolutnej tajemnicy. Jednakże wieści o zbliżającym się wywiezieniu jeńców szybko rozeszły się po obozach. Zapanowała radość. Jeden z jeńców zanotował, Józef Czapski zanotował. Władze nasze rozpuszczają wieści, że Sowiety oddają nas aliantom, że wysyłają nas do Francji, abyśmy się dalej bili. Jeńcy, którzy spędzili w obozach 8 długich miesięcy, uwierzyli w to, chcieli uwierzyć. 3 kwietnia w lesie w Katyniu, a także w Miednoje i Piatichatkach pod Charkowem czerwonoarmiści zaczęli kopać doły. Gdy wykonali tę pracę, zostali rozstrzelani. NKWD dobrze strzegło tajemnicy rozkazu biura politycznego. Tak zaczynała się ostatnia podróż polskich jeńców. We wszystkich obozach w ten sam sposób. Nad ranem do sali wchodził oficer z komendantury obozu. Zabierajcie zwieszczam. Wyczytywał ich imię, imię ojca i nazwisko. Gdaniec Jan Józefowicz. Muszek Stanisław Iwanowicz. Wezwani żołnierze grupowali się przy stole, gdzie wykładali zawartość kieszeni i poddawani byli pobieżnej rewizji, w czasie której zabierano im ostre przedmioty. Przy drugim stole wydawano prowiant, 2 śledzie zawinięte w papier, chleb i woreczek z cukrem. Jedni wierzyli, że wracają do domu. Inni, że zostaną odesłani do któregoś z państw neutralnych. Milewski Józef Kazimirowicz. Mitro Tadeusz Aureliowicz. Młodecki Edmund Michajłowicz. Pierwsza grupa kilkunastu jeńców z Kozielska weszła na skrzynię ciężarówki 3 kwietnia 1940 roku około godziny 15. Usadzano ich w przemyślny sposób. Żołnierz, który pierwszy wszedł do skrzyni, siadał na kolanach tego, który wszedł za nim. W ten sposób w czasie jazdy nie mogliby poderwać się i zeskoczyć z samochodu. Tego dnia z Kozielska wywieziono 100 jeńców. Podobna liczba jeńców wyjechała ze Starobielska i Ostaszkowa. Połączcie mnie z naczelnikiem, towarzyszem Soprunienko. Mówi Kambryk Zarubin.
Piotrze Karpowiczu, zamelduj towarzyszowi Berii, że rozładowanie obozu już w toku. Tak, spokojnie, bez zakłóceń. Pierwszych 60 dwójeńców opuściło obóz zgodnie z planem. Reszta przygotowana. Podróż do miejsca stracy odbywali w więziennych wagonach, tak zwanych stołypinkach, od nazwiska rosyjskiego premiera Stołypina, który je wymyślił. W zakratowanych przedziałach, gdzie po obydwu stronach były prycze dla 6 ludzi, konwojenci upychali od 14 do 20 osób. W następnych dniach, gdy z obozu w Kozielsku wywożono kolejne grupy liczące od 100 do 500 jeńców, komendant obozu informował majora Soprunienkę w Moskwie. W związku z rozpoczęciem wywózki oficerów z obozu Kozielskiego w dniu 3 kwietnia 1940 roku, większość oficerów jest spokojna i zadowolona, że doczekali się uwolnienia z robotniczej niewoli. Dokąd powiozą, tam pojedziemy, byleby nie pozostawać w obozie. Tak mówią, informował Moskwę komendant. On dobrze wiedział, dokąd wieziono oficerów z jego obozu.